To witam klasę drugą, drugą B na naszej kolejnej lekcji historii sztuki i przypominam, że nadal jesteśmy w trakcie poznawania zabytków architektury gotyckiej. Mamy za sobą już sporo, bo widzieliśmy, jak się gotyk narodził i rozwinął we Francji wspaniale, a potem jak zaczął promieniować między innymi do Anglii, Niemiec, Włoch. No i właśnie na dziełach włoskich zatrzymaliśmy się w ubiegłym tygodniu, bo Pałac Dożów był ostatnim obiektem, który został nagrany i który widzicie. Oczywiście Pałac Dożów, Palazzo Vecchio we Florencji czy Palazzo Pubblico w Sienie to są przykłady architektury świeckiej, czyli tej, która już do sakrum nie należy. To nie są kościoły czy opactwa, tylko budowle świeckie, co już oznacza, że na tym etapie w gotyku wraca nam również jako ważny już element składowy sztuka tworzona na potrzeby ludzi świeckich, a nie tylko kwestie duchowne tutaj są nadrzędne, chociaż one nadal oczywiście odgrywają rolę wiodącą. Całe średniowiecze jest z gruntu teocentryczne, czyli właśnie jakby obracające się wokół kwestii wiary. Co teraz? Na początek pójdą zamki gotyckie dzisiaj. Od tego byśmy zaczęli. A więc też budowle o charakterze świeckim, a jednocześnie też można je klasyfikować jako budowle obronne i mieszkalne, bo łączyły te funkcje obie. O, Dominika Gugawa jest. A więc mamy tutaj i budowlę obronną i budowlę mieszkalną, ale też można powiedzieć reprezentacyjną, czyli trzy funkcje w jednym. A funkcja reprezentacyjna polega na tym, że oczywiście budowla jest jak gdyby znakiem pozycji zajmowanej przez właściciela, czyli jego rangi, znaczenia. A więc no, zamek nie może przecież być własnością pierwszego lepszego mieszkańca ówczesnej Europy, tylko feudała i to też z tej najwyższej półki, czyli z tej najwyższej kategorii hierarchicznie ustawionej na samej górze. Zamek oczywiście ewoluował, zmieniał się w takim kształcie, jakim będziemy mieli do czynienia z nimi. Musiał upłynąć sporo czasu, żeby ją osiągnąć, bowiem pierwotna forma wyjściowa była skromna, wręcz ubożuchna, można powiedzieć. To była wieża obronna. Nazywano ją donżonem na zachodzie, a w naszych tutaj polskich Pieleszach stołpem. Ten donżon właściwie miał do spełnienia jedno zadanie. Przede wszystkim oczywiście dać gwarancję bezpieczeństwa właścicielowi. Wszystko inne schodziło na dalszy plan, na przykład komfort mieszkania. Wieża, wiadomo, wysoka budowla wielokondygnacyjna, 3-4 czasami, zabezpieczona między innymi w taki sposób, że wejście nie znajdowało się na poziomie gruntu, tylko gdzieś na pierwszym piętrze i by się do niego dostać, trzeba było skorzystać z drewnianych schodów czy drabiny, bowiem w ten sposób można je było w razie czego zlikwidować i uniemożliwić agresorowi, który zaatakował naszą wieżę, żeby ją tak łatwo zdobył. To byłoby oczywiste, gdyby miał wejście od razu dostępne bezpośrednio. A więc obronność nade wszystko, a wygoda idzie gdzieś tam, schodzi na dalszy plan. No bo w takiej wieży to o jakichkolwiek komfortach trzeba zapomnieć. Powierzchnia jest stosunkowo nieduża, więc pan zamku z rodziną musi się gnieździć właściwie w tej samej przestrzeni, gdzie mieszka też jego drużyna, która go chroni i należy do jego najbliższego otoczenia. Więc tam warunków specjalnie dla właśnie takiego jakby funkcjonowania za wielkich, za dobrych nie było. Ten dyskomfort posiadania tylko takiej obronnej wieży zaczął doskwierać naszym feudałom mniej więcej w okresie wypraw krzyżowych. Krucjaty tutaj miały znaczenie, jak się przypuszcza, dość istotne. Mianowicie
Nie cały czas przecież ci rycerze przebywający, rycerze z Europy przebywający na Bliskim Wschodzie i tam działający w ramach państwa Królestwa Jerozolimskiego, nieustannie tylko i wyłącznie wojowali. Były przecież długie też okresy zawieszenia broni czy wręcz pokoju. I wtedy dochodziło do kontaktów między feudałami chrześcijańskimi a muzułmańskimi. I przy takich właśnie to okazjach kontaktów ci nasi europejscy dzicy feudałowie mieli okazję zobaczyć, w jakim komforcie i luksusie upływa życie ich rywalom arabskim, jak cudowne są ich rezydencje, jakie pełne komfortu, wygody, jaka panuje tam kultura na przykład jedzenia właśnie nie łapami rozrywanego mięcha, tylko z użyciem sztućców. Widelec najprawdopodobniej właśnie stamtąd trafił do Europy z czasem i inne tego typu akcesoria stosowane do jedzenia, że jedzenie to nie wyżerka w męskim gronie z rubasznymi dowcipami sobie przekazywanymi, tylko również pewna kultura obcowania w trakcie jedzenia z damami, ich, prawda, rozmowy, słuchania muzyki przy tej okazji wykonywanej na żywo, więc całe te elementy, które potem wkrótce rozwiną się też i w Europie Zachodniej, jaką już część składowa kultury rycerskiej, feudalnej. No i właśnie to prawdopodobnie wracający z krucjat nie mieli już ochoty w tych donżonach kisić się i dlatego zaczęto do nich dodawać nowy element, czyli pałac, najczęściej w formie prostokątnej lub rzadziej w formie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, bo taką formę zyskały zamki obronne na Bliskim Wschodzie budowane przez zakony rycerskie, które właśnie tam podczas krucjat powstały na Bliskim Wschodzie, a więc takie zakony jak templariusze, joannici, chociażby krzyżacy, którzy tam swoje korzenie mają, kiedy zaczęto budować dla nich siedziby, no to te ich siedziby były nie tylko obronnymi budowlami, ale także klasztorami przecież. I tutaj forma cysterskiego założenia z czworoboku z wewnętrznym wirydarzem zdaje się miała wpływ na kształtowanie tych zamków zakonów rycerskich, a te z kolei też mogły być wzorem dla podobnych założeń dla już feudałów świeckich. I tak nam powstały zamki gotyckie, wyraźnie zróżnicowane, jeśli chodzi o charakter, z uwagi na teren, na którym były wznoszone. Stąd w podziale zamku widzimy wyodrębnione dwie kategorie, zamki wyżynne i nizinne. Wyżynne to oczywiście takie, które wznoszone były na szczytach gór, wzniesień. I te oczywiście szczyty najczęściej miały stromą, ostrą formę, nieregularną. Dlatego też i zamek przybierał kształt dostosowany do tego właśnie kształtu wierzchołka góry. Natomiast zamki nizinne budowane na terenie płaskim można było regulować formą i dlatego też zyskiwały one regularny plan. Ale niezależnie czy był to zamek wyżynny czy nizinny, jego struktura składała się z elementów, które mamy tu opisanych, zamku górnego i dolnego. A więc zamek górny to jest ta główna część zamku, w której znajdował się donżon, bo on pozostał do samego końca historii zamków, oraz tego pałacu, o którym wspomniałem, czyli ta część dla feudała przeznaczona. Zamek dolny to zabudowania gospodarcze i mieszkania dla służby, kuchnie, stajnie, wozownie i temu podobne rzeczy, warsztaty dla rzemieślników. I to wszystko lokowano na tak zwanym zamku dolnym, czyli niezależnie czy zamek był wyżynny czy nizinny, zawsze zawierał te dwie części struktury, zamki górne i dolne. No więc czas popatrzeć sobie teraz, jak takie zamki wyglądały, ale przy okazji mamy też szansę zobaczyć miasto wyjątkowej urodzie. We Francji na południu się znajduje, w Prowansji. Nazywa się Carcassonne, jest jednym z nielicznych miast średniowiecznych w Europie, które zachowały swój charakter dawny, a więc można tam się poczuć, jakby się człowiek przemieścił w te historyczne czasy.
Miasto posiada pełny komplet murów obronnych, a w obrębie tego zespołu znajduje się też zamek feudała, który teraz tu widzimy, o właśnie. A więc zamek był jakby dominantą w całym tym założeniu, układzie i jakby nad miastem górował i miał nad nim pełną kontrolę, bo to była zresztą własność danego właśnie księcia, który tutaj miał swoją siedzibę. I właśnie zarówno zamki, jak i miejskie mury posiadały charakterystyczny element, który teraz nam się pojawił, czyli blankowania, blanki lub krenelaż. Wszystko znaczy jedno i to samo, czyli te charakterystyczne ząbkowania, o których już wcześniej mówiłem, bo pojawiają się także na elewacjach ratuszy włoskich we Florencji czy Sienie. I te właśnie blankowania służyły do chronienia się przed strzałami napastników przez obrońców, bo za tych właśnie blankowań, przez szczeliny czy otwory między nimi, oni sami z kolei mogli razić wrogów na dole. A więc już znamy termin blanki lub krenelaż. A teraz przyjrzyjmy się kilku takim właśnie rezydencjom obronnym, czy obronno-mieszkalnym, albo jak to woli, obronno-mieszkalno-reprezentacyjnym. Zaczniemy od takiego klasycznego donżonu. Wybrałem, jak to się mówi, może metodą losową, chociaż nie do końca, jeden z takich donżonów. Nie musicie go zapamiętywać nazwy miejscowości, gdzie się to znajduje. Chodzi mi tylko i wyłącznie, żebyście uświadomili sobie, jak taki donżon wygląda, czyli ta wieża obronna-mieszkalna. Jest to oczywiście dość późny donżon, zbudowany już w czasach gotyckich. Tym razem nie król tutaj Francji nie musiał koniecznie mieszkać sobie i cierpieć na ten brak wygody, bo to był donżon, który był wykorzystywany okresowo podczas polowań. Dookoła znajdował się ogromny kompleks leśny i terytoria łowieckie królów Francji sobie tam po prostu urządzali pod Paryżem wyjazdy na polowania i kiedy się to polowanie kończyło, no to tutaj w tym zamku sobie urządzano imprezę i ewentualnie nocowano do następnego dnia, by zrobić drugą turę polowania, potem wrócić rzeczywiście do Luwru czy do zamku Cité na wyspie Cité w Paryżu. Teraz widzimy z kolei zamek z Syrii, czyli z Bliskiego Wschodu, Janitów, jednego z tych głównych rodzin rycerstwa zakonnego, czyli rycerzy, takich jak właśnie krzyżowcy i tak dalej. No jeden z najlepiej zachowanych, chociaż dzisiaj on bardzo ucierpiał z powodu wojny domowej w Syrii. Ten zabytek też musiał ponieść konsekwencje toczących się tam straszliwych masakr. Tu próba rekonstrukcji, jak wyglądał w średniowieczu ten zamek zakonu rycerskiego. No i przeskakujemy już do zamków w takim rozbudowanym kształcie. Zaczniemy od zamku Louvre. To drugi zamek królewski na terenie Paryża. Pierwszy, jak już mówiłem, starszy, powstał na wyspie, tej samej, gdzie funkcjonuje katedra Notre Dame, czyli zamek na wyspie Cité, którego częścią była słynna Saint-Chapelle. W XIII wieku król Ludwik Piękny postanowił właśnie mieć taką jeszcze jedną rezydencję, tym razem na prawym brzegu Sekwany i dlatego też powstał ten warowny obiekt o bardzo regularnym kształcie czworoboku w formie kwadratu z narożnymi basztami, takimi podwójnymi wieżami bramnymi i kompleksem pałacowym w formie czworoboku z donżonem oczywiście po środku. A więc ten donżon został jako element centralny, ale już nie był wykorzystywany na co dzień do mieszkania w nim. Po prostu ten donżon był niezbędny jako symbol, że to jest zamek króla czy potężnego feudała. No jeszcze spojrzymy na to, jak wyglądało to w średniowieczu. Tego zamku oczywiście dzisiaj już nie ma. Został rozebrany, kiedy zaczęto budować pałac renesansowy w XVI wieku. Stopniowo znikał ten donżon, znaczy ten zamek gotycki,
Ale dzisiaj, jak ktoś pojedzie sobie do Paryża i zechce Louvre odwiedzić, ma szansę zobaczyć fundamenty tej budowli, które zostały odkryte podczas wielkiej renowacji Louvru przeprowadzonej ładnych parę lat temu. I wtedy te dolne partie tego zamku zostały odsłonięte i udostępniane do zwiedzania. Zamek oczywiście im bliżej końca średniowiecza, tym bardziej stawał się budowlą anachroniczną, czyli jakby z poprzedniej epoki, nieprzystającą do współczesności. Powód? Techniki obronne, militarne zmieniały się gwałtownie, a przede wszystkim pojawiła się broń palna, a takie właśnie miotające kula działa, bombardy, siłą rzeczy były dla murów obronnych całkowicie absolutnie nie do obrony, bo krótko mówiąc, waląc takimi kulami, tak każdy mur po pewnym czasie musiał runąć i tym samym stworzyć wyłom, żeby warownie zdobyć. Dlatego szukano nowych sposobów, jak się bronić w takiej okoliczności pojawienia się broni palnej. O tym będziemy jeszcze mówić. Natomiast póki co widzimy, jak zamek zamienia się coraz bardziej w rezydencję, czyli w pałac, tracąc swoją obronność i zachowując ją tylko jako formę symboliczną. Doskonałym przykładem takiego właśnie zmieniającego się modelu rezydencji jest Pałac Papieży w Awignonie na południu Francji, gdy w XIV wieku właśnie tutaj przenieśli się z Rzymu następcy świętego Piotra, przyjmując zaproszenie króla Francji, bo chcieli się od tego pełnego zgiełku i zagrożeń, walk wewnętrznych, tumultów Rzymu wyzwolić i żyć sobie wygodnie. I przy tej okazji została zbudowana ta potężna rezydencja. Wyraźnie widać, że zawiera ona jeszcze militarne elementy, jak na przykład wieże, w tym donżon, krenelaż, czyli ząbkowanie, blankowanie, ale tak naprawdę już tutaj nikt realnie o obronie tego obiektu nawet nie myśli. To jest już czysto i wyłącznie budowla reprezentacyjna. Czas jeszcze zobaczyć jakiś zamek wyżynny, czyli ten, który wznoszony był na wysokich górach. I oto jeden z najpiękniejszych chyba zamków Europy Środkowej. Robi wrażenie, naprawdę, wierzcie mi, fajny jest. Zamek nazywa się Karlsztejn, a właśnie miejscowość, gdzie ten zamek funkcjonuje. I tym samym sam zamek też ma tę nazwę. Zbudował go Karol IV, cesarz Karol IV, ten sam, co fundował katedrę praską świętego Wita. A zatem tutaj też mógł działać warsztat Piotra Parlera przy wznoszeniu tej warowni dla cesarza. Zamek jest usytuowany na szczycie góry, a więc posiada jakby te naturalne, obronne walory, ale oczywiście dodatkowo te walory jeszcze wzmacniają mury obronne, baszty otaczające całość. Zamek jest, jak już powiedziałem, zamkiem wyżynnym, dlatego nie ma regularnego układu, taki jaki miał Louvre chociażby, ale i tutaj mamy pałac, i donżon oczywiście też widoczny. I na koniec już tej cząsteczki obejrzymy salę władysławowską zamku Hradczany. To ten zamek, na którego terenie stoi katedra praska. Hradczany, czyli główna siedziba książąt, potem królów Czech, a potem także przejściowo cesarska siedziba. I w XV wieku, pod sam koniec, w tym zamku rezydował syn polskiego monarchy Kazimierza Jagiellończyka, Władysław Jagiellończyk, bowiem udało się Jagiellonom przejąć na pewien czas tron czeski i węgierski. I to właśnie nasz Władysław Jagiellończyk zdecydował się, by fundnąć swojej siedzibie, czyli zamkowi, największą gotycką salę wzniesioną wtedy tutaj w Europie Środkowej. Stąd nazywa się salą władysławowską. Też robi wrażenie, nie tylko swoją wielkością, bo jest naprawdę ogromna, ale także sklepieniem, które tutaj mamy rozpięte na całej długości tego prostokątnego, wydłużonego pomieszczenia.
To sklepienie oczywiście krzywobieżne lub z żebrami krzywobieżnymi, tworzącymi tu iście fantazyjne układy, przypominające jakby rośliny, pędami wysuwające się z filarów bocznych, by poprowadzić się tutaj po tej całej sklepieniu, przeplatając, wijąc, urywając się w pewnym momencie i tak dalej. Także to jedno z najpiękniejszych sklepień gotyckich, jakie mamy. Rzeczywiście robi też spore wrażenie, nie da się ukryć. Dodam, że sala była kiedyś tak wielka, że organizowano w niej turnieje rycerskie z udziałem rycerzy konnych. Do sali, która znajduje się na wysokim drugim piętrze, prowadzą bardzo szerokie i takie pospłaszczane specjalnie schody, klatka schodowa, którymi właśnie ciężko zbrojny rycerz na koniu mógł sobie spokojnie wjechać i tutaj po tej sali galopować, by się, prawda, tłuc ze swoimi przeciwnikami, a dookoła wzdłuż ścian i okien rozmieszczone były trybuny, na których zasiadali widzowie, którzy ten turniej mogli obserwować sobie we wnętrzu. Także i taką formę ta sala spełniała, taką funkcję. No i tym sposobem żegnamy się z zamkami gotyckimi, by przejść do kolejnej cząsteczki, która nam jeszcze przed dzwonkiem się dzisiaj zacznie. A pewnie za chwilkę usłyszycie, jak ten dzwonek naprawdę brzmi, bo przecież, jak już mówiłem, jestem w szkole, więc zadzwoni nam, jak to zwykle ma miejsce. Tym razem oczywiście w 12:30. No więc, żeby nie tracić czasu, zaczynamy jeszcze ostatnią część spotkań z architekturą gotycką, tym razem poświęconą gotykowi w Polsce. Do Polski architektura gotycka dociera w połowie XIII wieku, a więc pod tym względem nie odbiegamy na niekorzyść w stosunku do innych krajów Europy, gdzie też mniej więcej w XIII wieku, troszkę wcześniej może, ten gotyk się instalował. Także i do nas też dotarł dokładnie mniej więcej w tym samym czasie. Ważną rolę w tym pojawieniu się gotyku w Polsce odegrał zakon cystersów. Większą nawet może niż gdziekolwiek indziej, chociaż może porównywalną z tym, co było w przypadku Niemiec, bo też tam gotyk w dużej mierze cystersi roznieśli po całym terytorium niemieckim. To ma swój wpływ, bo ta architektura cysterska nie jest tak efektowna jak katedralna, budowana, tworzona we Francji czy w innych krajach. Jest to architektura o charakterze redukcyjnym, czyli gotyk redukcyjny, skromniejszy. Do tego sprowadzeni też te odłamy cystersów na Śląsk z Niemiec przynieśli ze sobą tradycję budownictwa ceglanego, które wyraźnie, błyskawicznie zaczęło wypierać architekturę kamienną. Co prawda Śląsk i Małopolska będą też tego kamienia od czasu do czasu używać jako dopełnienia ceglanych konstrukcji, ale cała reszta naszego terytorium kraju to już jest architektura czysto ceglana, tak jak północna część tego pasa europejskiego, o którym mówiłem ostatnio. Oczywiście gotyk ma też te swoje fazy, czyli wczesną, dojrzałą i późną. I trzeba przyznać, że ta późna na ziemiach polskich będzie bardzo długo trwała. Są regiony, nawet na przykład Mazowsze, gdzie gotyk będzie wciąż jeszcze wykorzystywany jako forma architektoniczna w drugiej połowie XVI wieku, a więc naprawdę w momencie, kiedy już renesans powinien wszędzie się zadomowić i funkcjonować. Pierwszy oczywiście na naszych ziemiach, do których gotyk dotarł, jak już powiedziałem, był Śląsk. Ma to swoją przyczynę, co oczywiste, a przyczyną jest fakt, że Śląsk był najbardziej cywilizacyjnie i kulturalnie rozwiniętą częścią państwa piastowskiego w okresie rozbicia dzielnicowego, bo w takim momencie historycznym właśnie ten gotyk nam pojawił. A więc po testamencie Krzywoustego, w ramach którego synowia miał ich sporo, każdy dostał swoją działkę w postaci takiej dzielnicy. Co prawda była wytyczona jeszcze tak zwana dzielnica senioralna z Krakowem i ten najstarszy z braci miał tym Krakowem i całą Polską rządzić jako senior, zwierzchnik młodszych braci. No ale ci szybko sobie, że tak powiem, z problemem poradzili
i mimo rodzinnych więzi krwi, tegoż to właśnie swojego najstarszego brata w te pędy przepędzili na wygnanie i zaczęła się już gra o tron, jak to się mówi, czyli walka o właśnie stolicę krakowską między braćmi Bezpardonowa, tam, że się naprawdę nie działo nieciekawie między nimi, jak to w rodzinie czasami bywa. Tego syn pierwszego, najstarszego spadkobiercy po pewnym czasie odzyskali to, co Krzywousty przeznaczył Władysławowi Wygnańcowi, Śląsk. I dlatego ci piastowie wrócili na ziemię przeznaczone im pierwotnie. I tak właśnie potomkowie Władysława Wygnańca tym Śląskiem zawiadywali, że rozwinął się on najlepiej ze wszystkich dzielnic. Dzisiaj na rozbicie dzielnicowe historycy patrzą większą łagodnością niż kiedyś, kiedy go malowano ten czas samymi czarnymi barwami, jako czas upadku państwa polskiego, rozbicia, zagrożenia polskości i wszystkiego, co najgorsze. Dzisiaj się docenia inne aspekty, na przykład to, że był to okres bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego, gwałtownego skoku demograficznego, a także oczywiście cywilizacyjno-kulturalnego, artystycznego, no bo nie da się ukryć, że ci lokalni książęta o te swoje dzielnice bardziej się starali, niż kiedyby mieli rządzić całym krajem i zwykle realizować swoje ambicje tylko w miejscu, gdzie mieszkają, czyli na przykład w Krakowie. A zatem rozbicie dzielnicowe niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju ziem polskich w średniowieczu, zwłaszcza w tym oczywiście XII-XIII stuleciu. Ale nie ma też co ukrywać, że rozbicie dzielnicowe miało też swoje minusy, a szczególnie na nie uwrażliwiony był Kościół na ziemiach polskich, biskupi i arcybiskup gnieźnieński nieraz właśnie tutaj czynili pewne starania, żeby temu rozbiciu przeciwdziałać i spróbować, by ziemie się konsolidowały z powrotem jako zjednoczone królestwo. Takie plany zresztą też w pewnym momencie zaczęli mieć książęta śląscy. Najpierw Henryk Brodaty, potem jego syn Henryk Probus, a potem wnuk tego Henryk Pobożny, a potem wnuk tego Henryka Pobożnego, Henryk IV Probus. To z nimi zwłaszcza będą związane początki gotyku na naszych ziemiach. Wrocław był jednym z najbardziej ludnych miast, bowiem jak cała dzielnica przeżywa boom w związku z napływową ludnością z Niemiec. Przeludnione regiony właśnie Niemiec powodują, że stamtąd przybywają kolejne grupy kolonistów, którzy uzyskują przywilej, by móc na stałe osiąść na tych ziemiach, założyć dla siebie na przykład miasto i zacząć gospodarować. I w ten sposób nasz Śląsk stawał się coraz bardziej zaludnioną i gospodarczo rozwiniętą częścią, dzielnicą. A sami piastowie utrzymywali ze Śląska stosunki bardzo ścisłe, zarówno z dworem cesarskim w Pradze, jak również dworami w Niemczech. I dlatego też wszystkie nowinki artystyczne, kulturalne, gospodarcze na Śląsk trafiały wcześniej niż do innych części kraju. Oto przed nami zdjęcie serca Wrocławia. Nazywa się ta część Ostrów Tumski. Nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z wyspą, bo po staropolsku ostrów to jest po prostu wyspa. Ale gdyby dokładniej to zdjęcie obejrzeć, okazałoby się, że to wyspą nie jest. Ale to jest efekt XIX-wiecznych prac, w wyniku których zasypano części odgradzające tę wyspę i połączono ją ze stałym lądem. I stąd dzisiaj to już nie jest wyspa. Ale przez wieki wyspą było. Ostrów Tumski był sercem Wrocławia. Tu się, można powiedzieć, miasto narodziło przed wiekami, kiedy gdzieś w VI wieku pojawili się Ślężanie, czyli pierwsza grupa słowiańska, która ten Śląsk sobie zagospodarowała, to właśnie na tej wyspie, naturalny sposób wydzielonej od nogami rzeki Odra,
uznali, że będą się czuli najpewniej i najbezpieczniej. Tam założyli swój gród. Potem ten gród już w X wieku przejął Mieszko I i tym samym przyłączył cały Śląsk do państwa polskiego. I w ten sposób Ostrów Tumski stał się też siedzibą państwa wczesnopiastowskiego. Wtedy też zbudowano na Ostrowiu pierwszą świątynię. W 1000 roku Wrocław obok Krakowa stał się jedną ze stolic biskupich. To była decyzja podczas zjazdu gnieźnieńskiego i tym samym ta świątynia awansowała do rangi katedry. Przy okazji ją oczywiście powiększono. Po zniszczeniach związanych z upadkiem państwa pierwszych piastów trzeba było budować w tym miejscu nową katedrę w XI wieku, też romańską. I teraz właśnie w połowie XIII wieku zostaje podjęta decyzja, żeby stawiać następną, już gotycką katedrę. Ta ilustracja pokazuje nam właśnie taki moment przejściowy. Już powstało gotyckie prezbiterium tej nowej katedry z obejściem, ale do niej przylega niższy, jak widać wyraźnie, kamienny jeszcze kościół romański, a w głębi zamek piastów śląskich we Wrocławiu też jest widoczny. Następna ilustracja pokaże nam już zbudowaną katedrę w całości. Teraz już i korpus jest gotycki, a od zachodu pojawiła się nam dwuwieżowa fasada. Katedra była gotowa, to jest początek XVI wieku. Już jesteśmy z powrotem we współczesności i oglądamy katedrę wrocławską, tak jak ona się dzisiaj prezentuje z lotu ptaka. Widać, że jest to budowla ceglana z elementami tylko kamiennymi dodanymi jako dekoracja, a cała struktura, konstrukcja opiera się na murze ceglanym i oczywiście szkielecie wykonanym też z cegieł. To fasada, która pochodzi z tej późniejszej fazy budowy, dwuwieżowa, jak teraz widzimy, ale wracamy na wschód tej świątyni, czyli patrzeć na nią od tyłu. Teraz widzimy na rysunku jej najstarszą część, która powstała właśnie jeszcze przed połową wieku XIII. Okoliczności do budowy tej nowej katedry nie są nam do końca jakby znane, bo wiemy, kto oczywiście to zrobił. Tutaj pierwsze skrzypce grał ówczesny biskup wrocławski, ale jaka była intencja jego, to tego już do końca nie wiemy. Niektórzy przypuszczają, że mogłoby się to wiązać z pomysłami właśnie, które w tym czasie jeszcze wciąż były żywe, żeby to właśnie od Śląska poszło zjednoczenie ziem polskich i tym samym Wrocław stałby się nową stolicą, a katedra miejscem koronacji królów. Dodam, bo już dzwonek pewnie słyszycie, że katedrę budowali cystersi i dlatego wznieśli ją po pierwsze z cegieł, a po drugie zamknęli od wschodu prostą ścianą, co jest takim wyjątkiem na tle innych katedr Europy, które powinny być zamknięte, jak tamte, wielobocznie. To jest właśnie wkład cystersów. Do tego zdjęcia, do tej ilustracji wrócimy oczywiście na naszej następnej lekcji, czyli jutro, a teraz Was serdecznie żegnam i jeszcze raz Wam pomacham, uruchamiając na moment kamerę. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. Mam pytanie. Tak? Kiedy pan wyśle te karty pracy? Myślę, że zdążę je zrobić.